Szanowni szermierze, nadchodzi nowy rok, a wraz z nim czas realizacji obietnic, które zarząd FEDER złożył, obejmując swoje stanowisko. Obiecaliśmy wtedy, że FEDER zajmie się organizacją polskiej sceny turniejowej. Snuliśmy plany związane z ligą, z rankingiem oraz z kursem instruktora DSW. Podjęliśmy się także reprezentowania polskiego środowiska DSW w strukturach IFHEMA oraz przygotowania kadry narodowej na mistrzostwa IFHEMA. Triumf tej kadry mogliśmy świętować w czerwcu 2015 roku. Teraz chciałbym podzielić się z Wami tym, co zaplanowaliśmy dla Was na nadchodzący 2016 rok. Co najważniejsze, FEDER we współpracy z wiodącymi klubami zorganizuje przynajmniej trzy imprezy, które będą miały stricte turniejowy charakter, a imprezy te jako Puchary Polski będą współtworzyć pierwsze Mistrzostwa Polski dawnych europejskich sztuk walki. Na chwilę obecną już kilka klubów zadeklarowało gotowość do zorganizowania pucharów. Między innymi Fiechtszule z Gdańska, Arma.pl z Warszawy czy Wektyr z Rybnika. Lista ta nie pozostała jeszcze zamknięta, więc jeśli Twój klub także chciałby dołączyć do organizacji pucharów w ramach Mistrzostw Polski, czekam na propozycję. Nie jest to wszystko. Zwieńczeniem tych mistrzostw będzie wielki turniej FEDER, który zorganizujemy pod koniec roku w Poznaniu. Planujemy zrobić wielki festiwal fechtunku i w ramach tej imprezy odbędzie się konfrontacja liderów rankingu zaproszonych do walki o Puchar FEDER. W sierpniu natomiast w Poznaniu odbędzie się druga edycja Międzynarodowych Mistrzostw IFHEMA, także Polska będzie gospodarzem kolejnych drużynowych Mistrzostw Świata DSW. Jeśli myślicie, że to dosyć, to mam jeszcze kilka dobrych informacji. Trwają obecnie zaawansowane rozmowy z poznańskim AWF oraz Polskim Związkiem Szermierczym w sprawie organizacji oficjalnego kursu instruktora DSW. Wszystko idzie w dobrą stronę, więc trzymajcie kciuki, a w 2016 roku będziemy mieć pierwszych licencjonowanych instruktorów. W ramach popularyzacji innych dyscyplin DSW niż długi miecz odbędzie się cykl warsztatów pod wspólnym hasłem Od Zera do Bohatera, w ramach których znani instruktorzy będą prowadzić kameralne warsztaty od podstaw aż do zaawansowanych technik. W tym roku będą to zapasy historyczne prowadzone przez Tomka Maziarza, miecz z puklerzem prowadzony przez Herberta Schmidta. Zaprosiliśmy także Ilka Hartikanena ze szkołą bolońską. Mam nadzieję, że jesteście zadowoleni z planów na nadchodzący rok. O wszystkich szczegółach będę Was na bieżąco informował. Przede wszystkim poinformuję Was o nowym regulaminie walk, na którego zasadach będą organizowane puchary oraz Mistrzostwa Polski, a chcemy, by był przystosowany nie tylko do miecza długiego. Moi drodzy, szykujcie się na obfitujący w emocje 2016 rok. Teraz wszystkim Wam życzę wesołych, spokojnych i szczęśliwych świąt Bożego Narodzenia, szczęśliwego nowego roku. Do usłyszenia.